Czy słabowidzenie piszemy łącznie, czy też osobno? Słabowidzenie. Gdybyśmy chcieli zapisać oddzielnie, to lepiej byłoby słabe widzenie napisać i określić przymiotnikiem ten rzeczownik. Ale tak jak mamy słabosłyszący, mamy też słabowidzący, niedowidzący, to słabowidzący piszemy łącznie i dlatego też słabowidzenie możemy tak właśnie też potraktować i pisać się łącznie jako pewien rodzaj przypadłości. Tak jak mamy jasnowidzenie na przykład. Owszem, wiemy, że to jest przysłówek, ale w niektórych przypadkach łączy się to ze sobą. Jasnowidz widzi jasno. Ten, który widzi słabo, nazywamy go słabowidzącym. Inne pytanie też z tej dziedziny ortograficznej. Te zwyczaje są bardzo różne. Czy można zapisać u nas 2 listopada przez dwójkę, kropkę i słowo listopada? Owszem, tak. Jeżeli to jest liczebnik porządkowy i jeżeli w którymś przypadku występuje zależnym, no to wtedy ta kropka wydaje się potrzebna. Ale lepiej jest zapisywać daty bez tych rozróżnień, albo zapisać 2 i potem 11, czy to rzymską, czy arabską, albo też napisać 2 listopada, co się stało, albo 2 listopada był wczoraj, 2 dzień listopada, to taka forma byłaby także poprawna. Kolejne pytanie ortograficzne, dość trudne. Jak się pisze słowo super? Czy łącznie, czy rozdzielnie? Wiemy, że to przedrostek i trzeba zapisywać łącznie, ale jeżeli jego znaczenie to coś świetnego, czy wtedy zapis także łączny? No weźmy takie słowo super sprawa. Napisałbym je łącznie, jedno słowo, super sprawa, ale gdybym chciał powiedzieć, że ta sprawa jest super, mógłbym tak powiedzieć? Mógłbym. Wtedy to super jest specjalnym rodzajem przymiotnika. Mówimy, że to jest super, on jest super, to się nie odmienia w ogóle. I wtedy to super stałoby osobno, byłoby określeniem takim. Na przykład w zdaniach z orzeczeniem tak zwanym imiennym, a więc łącznikiem i orzecznikiem, kiedy ten super byłby na przykład orzecznikiem. On jest super, przecież mówimy tak. A z czym byśmy to wtedy połączyli? Nie można zapisać tego w żaden sposób, rzecz jasna, łącznie. Inne jeszcze pytanie ortograficzne. Czy po wypunktowaniu za pomocą rzymskich cyfr dajemy kropkę po każdej z nich? No oczywiście, po arabskich, po rzymskich dajemy kropkę, inaczej byłoby to dość trudne, tym bardziej, że jak Państwo wiedzą, cyfry rzymskie przypominają nam litery i przy wyższych literach, a także przy jedynce chociażby, która wygląda jak nasze normalne i, mielibyśmy pewne kłopoty. Połączyłem pytania dotyczące ortografii z pytaniami dotyczącymi wymowy. One także tutaj się u Państwa czasem pojawiają. Na przykład mam tutaj pytanie, no, też trudne. Jak to jest z tym rzymskim, łacińskim Q? Q jako litera i U oczywiście obok, bo u Rzymian nie było nigdy inaczej. Zawsze po tym Q musiało być U. Czy powinniśmy mówić aqua, czy aqua? No, wszyscy powiedzą, ci starsi, aqua, rzecz jasna. Mamy akwarium przecież, akweny różnego rodzaju. I to aqua jest dla nas zupełnie naturalne. Zresztą w ogóle po Q jest tak właśnie czytane, znaczy łącznie to wszystko jest czytane. Quous quae tandem abutere Catilina, patientia nostra quam, duetiam furor tuus nos eludet i tak dalej, że ci, którzy znają łacinę, te wszystkie cytaty mogą rozpoznawać. Quo, quid i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem łacinnicy twierdzą, że Rzymianie wymawiali to inaczej. Rzymianie właśnie wymawiali Q, czyli tak jak Anglicy. A my zapożyczywszy to od Niemców, mówimy kw i wydaje nam się, że właśnie kw to jest człowiek wykwalifikowany, tak powinien mówić, qualitat i tak dalej, i tak dalej. Już nie zmieniajmy tego. Trudno. Nauczyliśmy się tego dość dawno i dlatego akwarium w akwarium raczej nie zmieniajmy. A nowe aqua, czy jest potrzebne?
Czasem się pojawiają akwaparki, ale wolałbym akwaparki, żeby już z tą wodą, naszą akwą, bonakwą czy innymi akwenami, akwariami to się ładnie zgadzało. Jeszcze jedno pytanie związane z wymową, mianowicie no trochę podobne, bo U występuje. Nauka czy nauka? Och, jakże często słyszymy to nauka, choć nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć nauczyciel. A może zresztą tak mówią niedbale. Ale przecież mamy uczyć. To U jest częścią rdzenia polskiego słowa. To jest słowo rdzenne, nasze, rodzime. Dlatego też jeżeli ktoś kogoś nauczy, no to nie nauczy przecież. Nauczy. Trzy sylaby. Nauczy. Stąd też nauka, trzy sylaby mieć powinna. I to jeszcze na tym U powinien być akcent. Bo niektórym się wydaje, że to słowo trochę obce. I dlatego może mieć akcent na trzeciej od końca. Jak ma trzecią od końca, to U się jakoś tam zminimalizuje. Nie, nauka. Więc niech nie pójdzie w las nauka. Znajdzie guza, kto go szuka. No i tak dalej. Takie wierszyki czasami nam uświadamiały, jak poprawnie powinniśmy mówić nauka.